Martin Schulz. Hands of Polish democracy. Hands of Polish democracy. Günther Oettinger. Hands of Polish democracy. Hands of Polish democracy. Guy Verhofstadt. Hands of Polish democracy. Hands of Polish democracy. Jean-Claude Juncker. Hands of Polish democracy. Hands of Polish democracy. Unii Europejskiej i Niemców. Ręce precz od polskiej demokracji. Demonstracja i marsz w Ottawie, sobota, 23 stycznia, godzina 1 po południu, 2016 rok. Protestujemy przeciw ingerencji Unii Europejskiej i niektórych niemieckich polityków wewnętrzne sprawy Polski, przeciwko lekceważeniu Rzeczpospolitej Polski jako suwerennego kraju. Należy pamiętać, że ten protest dotyczy nie tylko Rzeczypospolitej Polski, ale odnosi się również do bezpieczeństwa całej Europy, a zwłaszcza bezpieczeństwa i przyszłości krajów Europy Środkowo-Wschodniej i regionu. Protestujemy wobec nieprawdziwych oświadczeń politycznych podjętych przez wpływowych polityków Unii Europejskiej, wobec oszczerczych kampanii medialnych, wobec niemieckiej medialnej manipulacji i wobec kłamstw głoszonych przez media będące w rękach niemieckich korporacji dotyczących nowo wybranego prezydenta Polski oraz nowo wybranego rządu polskiego. Wyrażamy jednocześnie pełne poparcie dla demokratycznie wybranego nowego prezydenta Polski Andrzeja Dudy, demokratycznie wybranego Sejmu i Senatu w Polsce, nowego rządu premier Beaty Szydło i ich reform politycznych i gospodarczych dla Prawa i Sprawiedliwości. To rażące nadużycie władzy sprawowanej przez niektórych polityków Unii Europejskiej i niektórych niemieckich polityków jest zagrożeniem dla polskiej demokracji i samej Polski. Wynik tej nieuczciwej politycznej konfrontacji będzie mieć wpływ na bezpieczeństwo całej Europy, integralności NATO i Unii Europejskiej. Może to mieć poważne konsekwencje dla świata. Jeśli demokracji, niepodległości i suwerenności zabraknie w Polsce, pokój i dobrobyt w całej Europie będą zagrożone. Co się dokładnie ostatnio stało? Po 8 latach korupcji i niszczenia kluczowych elementów życia w kraju, w tym jego gospodarki, obrony i finansów, Platforma Obywatelska została pokonana w zeszłym roku w prezydenckich, parlamentarnych i senackich wyborach w Polsce. Podobnie jak w najnowszych wyborach federalnych w Kanadzie, Prawo i Sprawiedliwość w Polsce otrzymało większość, 53% miejsc w parlamencie oraz w Senacie, uzyskując większościowy rząd. Wszystkie grupy wiekowe głosowały na PiS oraz na zmiany i reformy obiecane przez partię rządzącą. Wyborcy zagłosowali na program zmian i reform obiecanych w kampanii. Nowy rząd, który jest dopiero u władzy 9 tygodni, po zaprzysiężonym 11 listopada ubiegłego roku, rozpoczął wdrażanie tych reform legalnie zgodnie z Konstytucją RP. Wśród wielu reform program ten ma na celu wzmocnienie polskich sił zbrojnych osłabionych przez poprzedni rząd, zapewnienie niezależności i bezpieczeństwa narodów Europy Środkowej poprzez wzmocnienie obecności NATO w regionie, przywrócenie wiarygodności i solidności mediów publicznych, przywrócenie wiarygodności zniszczonemu i skorumpowanemu systemowi wymiaru sprawiedliwości, anulowanie korupcyjnych zwolnień podatkowych dla zagranicznych banków i zagranicznych korporacji, które wyprowadzają miliardy dolarów z Polski. Problem polega na tym, że niektórym siłom, także poza granicami Polski, te reformy się nie podobają. Po pierwsze, Platforma Obywatelska nie przyjęła wyniku demokratycznych wyborów. Nie akceptują oni swojej klęski politycznej. Zaczęli agresywną i oszczerczą kampanię w mediach oraz międzynarodowy lobbying, przy czym 85% polskich z mediów jest własnością niemieckich koncernów medialnych. Pamiętajmy, że obecny prezydent Unii Europejskiej, pan Donald Tusk, jest byłym przewodniczącym PO w Polsce. A teraz zacytujmy niektóre wypowiedzi głównych lobbystów w tej tępej i aroganckiej ingerencji w polską suwerenność. Niemiecki poseł Europarlamentu Martin Schulz. Cytuję. Wydarzenia w Polsce mają charakter zamachu stanu. W Polsce demokracja jest w stylu Putina. Trzeba walczyć i mówić, a jeśli to konieczne, możemy również zrobić to przy użyciu siły. Komisarz Europarlamentu Günther Oettinger.
użył niemieckiego zwrotu. Rechtsstaat mechanismus aktivieren. Włączyć mechanizm prawa. Poseł Europarlamentu z Belgii, Guy Verhofstadt. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w Polsce przybliża Polskę do Moskwy. Partia Prawo i Sprawiedliwość demontuje Trybunał Konstytucyjny. Ta wściekłość i groźby są w dużej mierze związane z zarzutami, że Polska stawiła opór na wniosek Niemiec i nie chciała przyjmować uchodźców. Jest to nieprawdą. Przede wszystkim Polska zaakceptowała już uchodźców z Bliskiego Wschodu, ale tylko ograniczoną ich liczbę, a powiedziała nie dla tak zwanego nieograniczonego kontyngentu imigrantów. Po drugie, do dnia dzisiejszego niemal milion ukraińskich uchodźców otrzymało pozwolenie na pobyt. W tym samym czasie Niemcy odmówili statusu uchodźcy i przygotowują się do wysłania z powrotem na Ukrainę prawie 6700 ukraińskich azylantów z około 7100, którzy uciekli do Niemiec przed wojną. Niemcy będą wysyłać z powrotem 95% ukraińskich uchodźców. W wyniku perfidnej kampanii politycznej Komisja Europejska pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera przedstawiła 2 tygodnie temu pierwszy etap procedury dla tzw. nadzoru praworządności w Polsce, którego celem jest zebranie informacji o sytuacji w Polsce i przygotowanie się do ewentualnych sankcji jako następnego kroku. Czy można sobie wyobrazić jakieś obce ciało polityczne, które by sprawdzało w tej chwili, czy Kanada jest krajem demokratycznym i czy decyzje jej parlamentu lub rządu są praworządne? Wróćmy na chwilę do wyrażonej intencji polityków Unii Europejskiej, pana Schulza czy pana Günthera Oettingera. Rechtsstaat mechanismus aktivieren. To było około 76 lat temu, gdy niektórzy niemieccy politycy postanowili również wprowadzić nowe prawo. Aktivieren Rechtsstaat mechanismus w Polsce i niemal w całym wolnym świecie. To był 1939, początek II wojny światowej. Skończyło się to prawie na 90 milionach ofiar, w tym ponad 6 milionach Polaków, z czego 3 miliony to byli polscy Żydzi. Do tej pory Polska nie otrzymała ani centa za niemieckie zbrodnie popełnione na Polakach, ani za bilionowe straty wojenne w czasie II wojny światowej. Czy naprawdę chcesz otrzymywać lekcje demokracji od synów i wnuków tych, którzy popełnili te zbrodnie wojenne? Polska jest dziś krajem bezpiecznym. Brak aktów zbiorowej napaści na tle seksualnym, rasowym lub z jakichkolwiek innych powodów. Uroczystości noworoczne i inne popularne imprezy w Polsce odbywają się bez zakłóceń i bez aktów agresji. Sytuacja w Polsce jest oczywiście o wiele lepsza w tym zakresie niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej, gdzie niestety akty terroru, zbiorowej agresji czy nawet ataki rasistowskie i na tle seksualne miały miejsce. Polska jest stabilnym, demokratycznym krajem, członkiem Unii Europejskiej, szanuje wartości europejskie, natomiast kształtuje swój wewnętrzny porządek prawny w suwerenny sposób, zgodnie z demokratycznie wyrażoną wolą jej mieszkańców. Polska, jako jeden z największych krajów Unii Europejskiej, znacząco przyczynia się do rozwoju bezpieczeństwa Europy. Pomóż nam powstrzymać ten atak na demokrację, jak oni tu mówią, w imię demokracji. Pomóż nam zatrzymać samozagładę Unii Europejskiej. Pomóż nam zatrzymać zagrożenie integralności NATO. Martin Schulz, ręce precz od polskiej demokracji. Günther Oettinger, ręce precz od polskiej demokracji. Guy Verhofstadt, ręce precz od polskiej demokracji. Jean-Claude Juncker, ręce precz od polskiej demokracji. Ręce precz od Polski. Zdrajcom Polski mówimy nie. Germany, keep your affairs in Berlin. Germany, keep your affairs in Berlin. Germany, keep your affairs in Berlin. Leave Poland alone. Leave Poland alone. Leave Poland alone. Let's thank actually the good Germans. Let's remind them who they should follow. Hans Olaf Henkel. Yes. 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 Hans Olaf Henkel. Hans Olaf Henkel. Thank you. Hans Olaf Henkel. Thank you. We support the Polish government. 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 We
support President Duda. We support President Duda. We support President Duda. We support President Duda. We support President Duda. We support President Duda. We support law and justice in Poland. 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 Szul go back to high school. Szul go back to high school. Precz z Targowicą. 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 Dziękujemy Montrealowi. Gdzie jest Montreal? Brawo! Montreal. Dziękujemy Toronto. Brawo! Dziękujemy! 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 Mississauga! Thank you. Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego Orzeł Strzelecki w Kanadzie, komendant Grzegorz Waśniewski na posterunku. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj zaprotestować i dać poparcie dla pani premier Szydło, dla prezydenta Dudy. Kochani, 1000 lat temu Niemcy cieli nas i nawracali na chrześcijaństwo. Dzisiaj chcą nas odciągać od chrześcijaństwa. Obudźmy się, Polacy. Nasz komendancie Polski, zawsze byłeś z nami i stałeś na straży wszystkiego, co polskie, i zasłaniałeś własnymi piersiami, jak Leonidus, z wiernym Tobie wojskiem. Gdzie jesteś, dziadku? Gdzie są Twe nauki? Gdzie Bóg? Gdzie honor? Gdzie ojczyzna nasza? Rozdziobią nas wkrótce najczarniejsze kruki. Patriotyzm Polski na stypen zaprasza. Bowiem dziś biznes, pieniądz i marketing, porywy serca są dziś niewygodne. Świat chyba zwariował, a ja z nim niestety. Bóg, honor, ojczyzna to słowa niemodne. Ale są jeszcze liczni w narodzie, którzy swą legendą rozstać się nie mogą. Choć głowa siwa i serce niezbyt zdrowe, jeszcze dla Polski bić nie zaprzestało. Bo z myślą o Tobie jest zawsze gotowy oddać ojczyźnie swe życie i ciało. A może dobrze, że tego nie widzisz. Przecież nie o to walczyłeś przed laty. Dziś nie jeden Polak powinien się wstydzić, że on Boga, honor i ojczyznę wystawia na straty. Dziękuję. Naszym obowiązkiem jest zaprotestować przeciwko bezprawnej próbie narzucania Polsce procedury, która tak naprawdę nie istnieje, czyli Polskę próbuje się uczyć praworządności, używając bezprawnych metod, mówiąc najkrócej. Polska ma prawo do suwerennego decydowania o tym, jaki kierunek rozwoju wybiera, jakie chce uchwalić prawo poprzez demokratycznie wybrane organy i poprzez obywatelski zryw w celu odbudowania wspólnoty. Teraz, kiedy mamy prawdziwą, realną szansę, żeby tak się stało, bardzo nie życzymy sobie, żeby zarówno Unia Europejska, jak i poszczególne państwa, w szczególności najsilniejsze z nich, Niemcy, próbowały nam w tym ponownie przeszkodzić. Nie ma takiej możliwości, więc liczymy na to, że nastąpi jakieś otrzeźwienie, uspokojenie w tego rodzaju działaniach, które są inspirowane w wielkiej części przez zszokowaną opozycję, odsuniętą od władzy w demokratycznej woli narodu, niech nareszcie przestaną przeszkadzać. I apeluję przede wszystkim do najbardziej istotnych polityków w Unii Europejskiej, do pani kanclerz Angeli Merkel, żeby zrezygnowała z polityki narzucania Polsce swoich pomysłów na jej rozwój, a panu szefowi Komisji Europejskiej, Junckerowi, przypominam, że Luksemburg ma znacznie gorszy rekord, dlatego że Polska ma doskonały, a Luksemburg próbuje wycofać się w tej chwili z jakiejkolwiek kontroli konstytucyjnej, więc radzę panu Junckerowi, żeby zrezygnował z tego rodzaju działań niedemokratycznych i niepraworządnych, a z kolei
przywódcą opozycji, panu Petru i panu Schetynie, bo kolejność, jak wiemy, została odwrócona w tej chwili. Przypominam o tym, że są Polakami i czas, żeby zaczęli działać tak jak Polacy. Paweł z Waterloo, pozdrawiam niemiecki kalifat. Moje nazwisko Wojciech Wesołowski, jestem przewodniczącym Klubu Gazety Polskiej w Montrealu. Mieliśmy informację, że Montreal jest czerwony, no ale ja myślę, że to się zmienia i zaczyna być biało-czerwony. Dzień dobry, przyjechałam z Montrealu, tutaj, żeby patrzeć rząd Beaty Szydło, pani Beaty Szydło oraz prezydenta Andrzeja Dudy. No i jestem naprawdę oburzona na opozycję, która działa przeciwko właśnie rządowi i prezydentowi, w ogóle przeciwko całej Polsce. No i niestety z każdą skargą lecą do Unii Europejskiej. Witam Państwa. Jestem tutaj, żeby poprzeć rząd polski. Szczególnie jesteśmy dumni jako Polonia z pani Beaty Szydło, naszego premiera. Jestem na emigracji 25 lat. Popieram w pełni rząd pani Szydło. Jesteśmy wszyscy z niej bardzo dumni. Nie bójcie się tej propagandy w Polsce odnośnie złego wizerunku, wręcz przeciwnie. Wszyscy was podziwiają za to, że nie przerośliście poprawnością polityczną i mówicie w Polsce prawdę w oczy zakłamanej Brukseli. Jest nas tutaj za oceanem 10 milionów, będziemy wam pomagać finansowo. Jesteśmy z wami. Bóg z Polską. Dziękuję bardzo.